Adelante. Coś mnie ostatnio głowa napieprza. Jakieś takie czerwone krosty mi wyskoczyły. Jak się grzebie w śmieciach Betrochemu, to normalka. Toż tam wszystko radioaktywne. Ja wiem, że oni niezłe kąski wyrzucają, ale nie warto. Chyba, że stać się na nowy szpik. Tam gadanie. I tak zejdę na grypę, zanim mi to promieniowanie zdąży. A 5 euro dolarków za petrochemowy transformator, to nie chodzi. Otworzyć ogień!
Jednego się nauczyłem, nie warto zaglądać do cudzych lodówek. W najlepszym razie znajdziesz karton przeterminowanego mleka, a w najgorszym... Możesz, ja pierdolę. Przecież to Rage Bartmos. Rage jaki? No jak to jaki? Bartmos do cholery. Facet, który rozjebał pierwszy internet. Data crash, rabis. Nic ci to nie mówi? Ja się zadaję. Dobrze pamiętam tę gębę. W 2020 w całym mieście wisiały jego listy gończe. Poszukiwany żywy lub martwy, wróg numer jeden. Pół miasta za nim wyszyło. A ten, proszę, siedział sobie grzecznie w lodóweczce. Aż w końcu coś walnęło i się chłop rozmroził. Jakieś 20 lat temu, wnioskując po smrodzie. Nie, ja już dłużej tego nie wytrzymam. Na razie. Czekaj. Tam w środku na pewno jest jakaś elektronika, wiesz, relikwie z czasu pierwszego netu. Żal zostawić. Zastanowię się. Nie bądź frajer, no, dalej zajrzyj do środka. GI Technologies. Najlepszy cyberdek w swojej klasie. A widzisz, czyli warto było sobie pobrudzić ręce. Ej, ten kolej z Afterlife'u, ten Nix, on wyglądał na kogoś, kto zna się na starym sprzęcie. Pogadaj z nim, a kto wie, może zdoła wyciągnąć coś z tego deku.
coś podać? Ej, tam chodź. Ej, Nix. Słuchaj, taka sprawa jest. Znalazłem dek Bartmosa. Mhm, i co jeszcze? Taśmy Alana Turinga? Mówię poważnie. Sam zobacz. O cholera. Cholera jasna, Wij! Skąd ty to masz? Znalazłem go pod Night City. Był w lodówce. Przy lekko nadgniłym trupie właściciela. Cały Bartmos. Netwatch rozpuścił za nim listy gończe. Szukali go w Szanghaju, w Lahore, w Santiago. A drań uciekł do sieci. Ciekawe, jak długo by jeszcze śmigał po kablach, gdyby nie odcięło mu prądu. Do rzeczy. Dałbyś radę odzyskać dane z tego deku? Ten sprzęt rozpada się ze starości. Zawilgotniał. Do tego pamięć pewnie jest zaszyfrowana. Odpuść sobie ten taniec. Tak czy nie? Mogę spróbować, ale istnieje spore ryzyko, że się nie uda. A wtedy wszystkie dane pójdą się jebać. Raz na zawsze. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Działaj. Okej. Połóż ten dek na blacie. Tylko ostrożnie. Bierz? Tak bezceremonialnie? Oj, Vivi. Pewnie gdybyś znalazł świętego Grala, jadłbyś z niego słone orzeszki. Dobra, zaczynamy. Większość danych uszkodzonych, ale nie wszystkie. Hasło. Spróbujmy atak słownikowy. Nic z tego. A gdyby tak wstrzyknąć komendę... Ha! Zadziałało! Została jeszcze jedna blokada, ale to będzie pestka. No, no, kto jak kto, ale Bartmos powinien lepiej... Zobaczmy, co my tu mamy. Przecież widzisz, coś, co zmarzy ludziom mózgi. Na pewno chcesz się do tego podłożyć. Cholera, cholera! Cicho! Lepiej coś wymyśl, i to szybko. Parę minut i jego mózg wysmaży się jak stek. Najwyraźniej tak. Chociaż czuję, jakbym miał we łbie gorący żużel. Co? Co się właściwie stało? Zaczęło tobą telepać, zgasło światło, z kontaktów strzelały iskry. Więc skończyłem robotę za ciebie. Czekaj. Chcesz powiedzieć, że zhakowałeś dek Bartmosa? Ty? No jestem najlepszym netrunnerem w mieście. Wątpię. Ale może kiedyś. Dobra, zobaczmy, co udało ci się wyciągnąć z tego deku. Logi, maile, zapis jakiegoś czatu. Ciekawe, ale nic wybuchowego. Trochę szkoda. No nic, może jeszcze doszukam się w tych plikach czegoś ciekawego. Słuchaj, zwykle liczę grubszą sumkę za swoje usługi, ale tym razem... Mam wrażenie, że to ja wiszę coś tobie. Masz. Znajdziesz na tej drzazdze kilka demonów. Może nie napisał ich Bartmos,
ale przydadzą ci się. Zobaczysz. Dzięki, Nix. Pozbierasz się sam do kupy? Czy ci pomóc? Nie, spoko. Garść proszków na ból głowy, dwie szklanki whisky i będę jak nowonarodzony.
Arasaka nie jest zwykłym klanem. Nie są nawet ludźmi. Są wampirami. Spójrzcie na ich martwe oczy, na ich wiecznie młode ciała. Korporacja jest tylko przykrywką dla ich plugawych potrzeb życiowych, czy może raczej nieżyciowych. Powiadam wam, Saburo nie umarł. Ogrążony w letargu śpi w rodowej krypcie. Pije krew swoich sług. Aha, jasne. Saburo definitywnie nie żyje. Wiem, co mówię. Skąd ta pewność? Widziałeś jego śmierć na własne oczy? Tak się składa, że... Nie. Nie widziałem. No właśnie. No właśnie! Lecz jakim sposobem śmiertelni ludzie posiedli tajemnicę wieczności, zapytacie? Za sprawą technonekromantów z Alpha Centauri! To ich krew wypił przed laty z Saburo Arasaka, by przemienić się w pomiot mroku! Nie możesz zdradzać sekretów Arasaki. Znajdą cię! Niech znajdą! Ziarno zostało zasiane. Prawda rozkwitnie i wyzwoli nas spod jarzma najeźdźców! Poznaję cię. Często tu przychodzisz. Widzę to w twoich oczach. Otworzyłeś umysł naprawdę. Wesprzesz mnie skromnym datkiem, abym mógł kontynuować moją misję. Chyba śnisz. Znajdź sobie pracę, śnisz. Co nam przyjdzie z pracy, kiedy tamci odbiorą nam jej owoce? Myślałem o wymianie cybernetyki. Masz może coś nowego? Rozejrzyj się.
kwadranty w swoich ciężarówkach, lecz gdy nastaje pełnia, spadają ich ludzkie maski. Co kryje się pod spodem, zapytacie? Czyżby reptilianie? A ja wam odpowiem, nie! Wilkołaki! O zachodzie słońca zdzierają z siebie ubrania i tańczą nago w zwierzęcej ekstazie. A podczas pełni przemieniają się w monstra o ostrych kłach i wyruszają na łowy głodne ludzkiego mięsa. W ciągu nocy przemierzają dziesiątki kilometrów, szybcy niczym strzały. Poznałem kilku nomadów. Przyznam, że jest w nich coś z bestii. Ale z tym ludzkim mięsem to przegiął. Możesz odrzucić prawdę. Ale co zrobisz, gdy dopędzi cię na swych wilczych łapach? Lecz co zapoczątkowało te potworne przemiany? Jeden ze statków Alfa Centauri rozbił się przed laty na Wieść niesie, że przewożono w nim substancję wybłagano przez wampiry z Arasaki. Miała ona przeobrazić wrogów Saburo w oddane mu wilkołacze sługi. Lecz wypadek statku skreślił te plany. Masz jakiś problem z nomadami, świrze? Ty, przestań pierdolić, bo skończysz 6 stóp pod ziemią. Możesz złamać moje kości, lecz nie złamiesz ducha, który łaknie prawdy. Mam dosyć tego kolesia. Stężenie jego kretynizmów przekroczyło dopuszczalne normy. Rozpieprzcie go. Może się czegoś nauczy. I tak się kończy obrabienie dupy nomadu. Jestem pod ostrzałem!
budka. O kurwa. O ja pierdolę. Jeszcze chwila i byłoby po mnie. Dzięki. Przesłała cię firma? Pudło. To... Czekaj! To czego ode mnie chcesz? Niczego. Nie wierzę. Co? Uratowałeś mnie bezinteresownie. Od tak z potrzeby serca, a? Nie mierz wszystkich swoją miarą. Heavy, dzwoniła Majko. Wczesnym wieczorem przed megablokiem. Będziesz? Jasne. Widzimy się na miejscu.